Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną. Tym razem temat to będzie całka, ale oznaczona. Całka nieoznaczona. Na pewno pamiętasz definicję. Tak oznaczamy całkę nieoznaczoną z funkcji f od x dx. To się równa funkcja pierwotna duże f od x plus c. I to jest całka nieoznaczona. Metod cała masa na wyliczenie całki nieoznaczonej. Czym się będzie różniła całka oznaczona? Otóż całka oznaczona to będzie konkretna liczba. Czyli wynikiem nie będzie funkcja, tylko wynikiem całki oznaczonej będzie konkretna liczba. I teraz każda całka oznaczona ma granicę całkowania. To jest dolna granica całkowania, a to jest górna granica całkowania. Ta dolna granica oczywiście ma być mniejsza niż górna, to logiczne. Czyli całka oznaczona zawiera granicę całkowania dokładnie z jakiejś tam funkcji f od x dx. I teraz, jeżeli mamy policzyć całkę oznaczoną, pamiętaj, co robisz najpierw. Liczysz sobie zwyczajnie, tak jak już umiemy, różnymi metodami całkę nieoznaczoną. Jak już policzysz, jak już wiesz, co będzie wynikiem, tą funkcją pierwotną, prawda? Co będzie tą funkcją f od x, to co tylko i wyłącznie robisz? Podstawiasz za tego x-a najpierw górną granicę całkowania i później odjąć. Podstawiasz za tego x-a do tej funkcji dolną granicę całkowania. Dlatego możemy tutaj powiedzieć, że to jest wzór f od b minus f od a, ale to f mam na myśli nie funkcja podcałkowa, tylko ta funkcja pierwotna, czyli ta funkcja duże f. Bardzo łatwa jest całka oznaczona, bo tak naprawdę, żeby umieć całkę oznaczoną, najpierw trzeba umieć całkę nieoznaczoną, bo cała sztuka w całce oznaczonej to jest umiejętność liczenia całek nieoznaczonych, a później to już są działania na liczbach, bo się już podstawia za x. Najpierw górną granicę całkowania, później dolną granicę całkowania. A więc zapraszam do rozwiązywania przykładów, które przygotowałam na to spotkanie. Chciałam, żeby te przykłady były takie wszechstronne, ale wiadomo, że na 6 przykładach nie jesteśmy w stanie, czy nawet na 10 nie jesteśmy w stanie przejść przez cały ogrom całek nieoznaczonych. Tu tylko chcę zwrócić uwagę na tą definicję całki oznaczonej, żebyśmy to wyćwiczyli, to podstawianie tej górnej granicy całkowania, a później dalej. Pierwszy przykład będzie to całka w granicach całkowania od 3 do 5 z takiej funkcji x podzielone przez x kwadrat minus 4dx. Oczywiście napisałam równa się, ale jeszcze tego nie będę liczyła, dlatego że ja najpierw przepisuję sobie pod spodem całkę nieoznaczoną i próbuję wymyślić metodę. No tutaj najprostszą metodą byłoby podstawić zamianownik. Zamianownik po prostu podstawić sobie jakąś literkę t, policzyć pochodną 2x dx to się równa dt, podzielone przez 2x mamy dx to się równa dt przez 2x. W tym przykładzie akurat chcę z Tobą powtórzyć metodę podstawiania, czyli całka x nad t razy dt nad 2x. No i dzięki temu, że tak właśnie zrobiliśmy, x nam się skróciły i możemy tak jedną drugą wyrzucić przed całkę, tu mamy 1 nad t dt, czyli to się równa 1 druga logarytm naturalny z t, oczywiście na wartość bezwzględną, plus c, piszemy tak w całce nieoznaczonej. Ale jeżeli ja teraz mam wrócić do całki oznaczonej, to mnie interesuje sama ta funkcja nasza pierwotna, tylko ona na razie jest f od t, prawda? A ja chciałabym f od x, bo tam mam x-y. Czyli oczywiście musimy wrócić sobie, tak jak to zawsze robimy, do x-ów, czyli x kwadrat minus 4 i plus c. Mogę zapisać i teraz mam już tą funkcję oczywiście pierwotną, uzależnioną od x-a. Czyli co ja mogę teraz zrobić? Mogę zrobić taką rzecz, że ja przepiszę nam tą funkcję, tą ostateczną, już, która nam wyszła, oczywiście bez tego plus c, i napiszę tak granicę całkowania. Nieraz tak to jest zapisywane, taka kreska pionowa i tak, najpierw postawiamy piąteczkę, czyli będzie 1 druga logarytm naturalny 5 do kwadratu, 25 minus 4 z 21. Odjąć, zgodnie ze wzorem, f od b, czyli 1 druga logarytm naturalny i tu będziemy mieć 9, albo 3 do kwadratu to 9, minus 4 to jest 5. No to co możemy? Jedną drugą przed nawias i mamy logarytm z 21 minus logarytm z 5. Oczywiście jest to wynik już dobry, ale doprowadzamy do super postaci, czyli logarytm naturalny
jak się odejmowało logarytmy? No dzieliło się liczby logarytmowane i mamy taki wynik. Czyli nasza całka oznaczona właśnie tyle wynosi. To jest 1/2 logarytm naturalny z 21 piątych. No można też wyciągnąć sobie całości, napisać po przecinku. To już jest tylko i wyłącznie kosmetyka, jak to zapiszemy tą ostateczną postać. W każdym razie wyszła nam liczba. Kolejny przykład to całka oznaczona w granicach od minus 2 do minus 1 z takiej funkcji x kwadrat razy e do potęgi minus 2x. Oczywiście ja samą przepiszę całkę nieoznaczoną teraz i musimy ją policzyć. Tutaj ewidentnie fajna metoda to będzie całkowanie przez części. Przy okazji sobie przypomnimy, czyli jak to było w tym całkowaniu przez części. Ta pierwsza funkcja, która występuje w wieloczynie, to będzie x kwadrat. Oznaczam jako u, natomiast v' to będzie e do minus 2x. I teraz u' to jest pochodna, czyli 2x, natomiast v to będzie całka z tego. I tutaj chcę też w miarę szybko zrobić tą całkę, żebym nie musiała podstawienia zrobić. To gdybyś liczył pochodną, to bym musiała w funkcji złożonej minus 2 napisać. A jak liczysz całkę, to jest minus 1/2 e do minus 2x. No bo po prostu funkcja e do jakiegoś tam t ma całkę taką samą e do t. No to skoro tak, to popatrz co będziemy dalej robić. Przypominamy. To razy to minus całka z tego razy to. Czyli mam minus 1/2 x kwadrat e do minus 2x. Będzie minus całka, ale że jest minus, to napiszemy plus. To razy to, no to 2 razy 1/2 nam się oczywiście tutaj ładnie pomnoży. Wyjdzie 1, czyli przepiszę x e do minus 2x dx. No i jak widzisz, znowu mamy taką całkę, że fajnie byłoby jeszcze raz przez części sobie zrobić. Tutaj będziemy mieć tak samo, sobie będziemy pisać, bo to jest nasz przerywnik, czyli u to będzie nasze x, no to u' będzie jedynką, natomiast v' to będzie e do minus 2x i tu przepiszemy z tego, czyli minus 1/2 e do minus 2x będziemy mieć. No i to się równa oczywiście, czyli początek przepisuję. Minus 1/2 x kwadrat e do minus 2x. I teraz, tak jak wcześniej, to razy to, minus całka z tego razy to. Czyli jak to razy to pomnożę, to będę miała minus 1/2 x e do minus 2x. I całka z tego razy to, czyli będzie na minusie, ale że jest przy 1/2 minus, to będzie plus 1/2 całka z e do minus 2x dx. No ale ta całka już wiemy ile jest, więc przepisujemy minus 1/2 x kwadrat e do minus 2x minus 1/2 x e do minus 2x. No i teraz będziemy mieć plus 1/2, ale znowu mamy tą całkę z tej funkcji, którą tu mamy, czyli 1/2 razy minus 1/2 to jest minus 1/4 e do minus 2x. No i myślę, że tak sobie zostawimy, oczywiście plus c. Natomiast nas do całki oznaczonej interesuje ta funkcja pierwotna f od x, prawda? Czyli ja może już tego nie będę przepisywała, bo w sumie nie ma sensu, skoro to widzimy. Już będziemy postawiać najpierw górną granicę całkowania do tej funkcji, czyli minus 1. No to tutaj mi się skasuje minus, będę miała plus, czyli będzie minus 1/2 e do, tu będę miała do drugiej. Dalej będę miała podstawioną minus 1, czyli będę miała plus 1/2 teraz. E znowu będzie do drugiej. Dalej podstawiam teraz tą minus 1, więc będę miała minus 1/4 e do, znowu do drugiej. Odjąć i teraz sobie otwieram nawias, żeby mi było wygodniej, bo jest dość trudno, prawda? No to otwieram nawias i będę postawiała minus 2. Czyli jak tu postawię minus 2, to będę miała 4. Minus 1/2 razy 4 to jest minus 2. E do, oczywiście będzie teraz 4. Dalej, jak tu podstawię minus 2, to będę miała minus 1/2 razy minus 2, to będzie plus 1, czyli plus e do, oczywiście będzie 4. I tutaj będzie minus 1/4 e, oczywiście do potęgi 4. No i to się równa. Tutaj nam się akurat to skasowało, czyli mamy 1/4 na minusie e do potęgi drugiej. I tu mamy tak, wewnątrz w nawiasie minus e do czwartej, minus 1/4 e do czwartej, czyli minus po prostu 5/4 e do czwartej, ale że tu był jeszcze minus,
no to będziemy mieć plus. No i tylko zamienię tak, żeby było ładniej. 5 czwartych e do czwartej minus 1 czwarta e do drugiej. Chcesz, możesz sobie wyłączyć przednawias, coś inaczej to zapisać, nieważne. Ważne, że wyszła nam konkretna liczba. Jeżeli chcesz więcej przykładów całek oznaczonych, zapraszam Cię do zakupu mojego kursu, który znajdziesz na stronie internetowej www.aikamat.pl. No a ja już się żegnam. Do zobaczenia!